Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj zaczynamy obieraniem jabłek, to znaczy robieniem jabłek. Mamy to urządzenie, które kupiliśmy w Rzymie przy Koloseum. Zaczynamy krojeniem. I zobaczymy, to, jak to trzeba robi. Balansować trochę, bo to nie jest takie no, Kasia mówi, że raz już to zrobiła, jeszcze nie widziałem. No i uważaj, bo ci pryśnie sok. O! O, jak fajnie, zobaczcie. Taki ogryzek zostaje. No. Musi boleć. A, czy, trzeba trafić. No, czyli trzeba trafić. Trzeba poprawki zrobić jakieś. Bardzo fajne. Dobra, jeszcze raz próbujemy. No. A czekaj, musiałabyś wziąć te, bo ci się do tego nie. Bo musi do dna dojść. Do samego. No, ale tak pryska, nie? To włożyć. O, fajne. Ham, o, teraz wyszło, zobaczcie, cały ogryzek już pestki zostały. No, świetne. Także co, no polecamy jak najbardziej takie urządzenie. Zawsze chciałem je kupić, nigdy mi się nie chciało. Super, bardzo szybko kroi jabłka. Aż mi się chce kroić teraz. Nie, teraz to można, dobra, jemy. A dzisiaj jest taki plan na dzień, że jedziemy do antycznej Ostii na ryby z Szymusiem. Nic nie będziemy zwiedzać, tylko sobie tam pojedziemy nad morze. Muszę samochód umyć, zaraz wam pokażę, jak się ubrudził po 6 dniach pod tymi piniami. W ogóle przyczepę, zobaczcie, jaka jest szara przyczepa. To wszystko jest żywica tutaj na tej szybie. I samochód tak samo jest bardzo brudny. I co jeszcze dzisiaj robimy? Muszę zatankować samochód i go umyć właśnie. No to co, zapraszamy na vloga. Dobrze, pokażę wam, jak to wszystko wygląda. Przyczepa jest cała oklejona taką żywicą. Jeszcze bardziej się ubrudziła, bo dzisiaj padało w nocy trochę i to wszystko spłynęło. Ale samochód, zobaczcie na samochód. To jest niesamowite, co tu się dzieje. To wszystko jest żywica. Ja nie wiem, czy ja to w ogóle domyję. Po prostu zrobiła się skorupa. Tak samo tutaj na lakierze. No ale postaram się dzisiaj to umyć. W ogóle samochodem od kilku dni, od tych 6 dni nie jeździliśmy. Poza tym jednym, tutaj 2 km dalej pojechaliśmy do kościoła w drugi dzień świąt, czy tam w pierwszy. I to było jedyne. Mam nadzieję, że odpali. Spróbuję go odpalić, bo naprawdę jeździmy tym metrem tutaj w Rzymie i autobusami. I samochód stoi nieużywany, więc sprawdźmy, czy w ogóle jeszcze akumulator się nadaje do rozruchu. O, dobra, odpalił. Także fajnie. Wyłączymy na chwilę, bo wam chcę pokazać tą szybę. Zobaczcie, jak to wygląda od środka. Spróbuję teraz to jakoś umyć. Czy da się w ogóle? No nie da się. Nie, trochę idzie. Także nie jest źle. Ale trzeba będzie poszorować troszeczkę. O, tutaj zobaczcie różnicę. Także cały samochód mamy właśnie w takim czymś. Po raz drugi nam miga komputer. Dzisiaj jest który, Kasia? 24 kwietnia. Znowu nam miga. Jesteśmy przy Rzymie, na kempingu koło Rzymu. No i po prostu mamy znowu problem z komputerem. Resetowanie prądu nic nie pomaga. Cały czas się resetuje. Jakie zwarcie? Przyjechaliśmy jeszcze do warzywniaka. Tutaj Kasia uwielbia ten warzywniak. Zobaczcie, ile tu jest owoców wystawionych. Pięknie to wygląda. Wrzucę wam link w opis tego filmu. Jakbyście tutaj byli na tym kempingu, to będziecie wiedzieć, gdzie przyjechać po owoce i warzywa. Dobrze, zostawiamy Kasię na kempingu, a my jedziemy nad morze. Z Szymusiem idziemy na ryby. No, Ania, pokaż tą zabawkę, jak ona szczela. Kupiliśmy ją tam, wiecie, gdzieś tam przy fontannie Trevi w Rzymie. I teraz Ania, tylko wiecie co, tu jest samochód, ja bym wolał tutaj iść. I Ania pokaże wam, jak szczela. Wow! Okay, udało się! Udało się, lata! Teraz ja. Teraz Ania. Ale to fajnie świeci w nocy, więc pokażę wam jeszcze później, jak to w nocy lata. Tutaj trzeba złapać za ten plastik, bo my myśleliśmy, że trzeba za lotkę złapać, ale jest takie fajne trzymanko. 3, 4. Nie udało się. Dobra, pokażemy wam wieczorem, jak to świeci fajnie. Powiem wam, że jesteśmy już 2 tygodnie we Włoszech i dopiero dzisiaj pierwszy raz jesteśmy nad morzem. Tak naprawdę przyjechałem, bo Szymuś chciał połowić ryby, ale on teraz właśnie szuka muszelek. Nadia łowi rybki. Ania, masz coś, Ania? Złapałaś? Nie. Nic nie ma, nie? Myślałam, że jest ryba, no bo wiecie, że tak ciągle to pływa przez te głupie fale. No, a łowimy na kukurydzę. No i tak wygląda tutaj we Włoszech przy Rzymie plaża. No, brzydka jest. Powiem wam, że nie podoba mi się. Taka ciemno,
siwa. Może dlatego, że pogody nie mamy, ale ogólnie tak słabo to wygląda. We Francji było ładniej. Dobra, my chwilę połowimy i będziemy coś pewnie dalej robić innego. Wracamy już do samochodu, ale Ania coś odkryła, pokażę wam. To jest taka dziurka zrobiona do picia. Jak normalnie, jak puści Ania, puść Ania na chwilkę, to można sobie nogi umyć albo ręce, a jak zatkacie, to leci górą. Fajne. Jest nowy dzień i my jesteśmy na przedmieściach Rzymu. Znaleźliśmy taki fajny park z takim wielkim jeziorkiem i zrobiliśmy sobie piknik dzisiaj. Także zapraszamy was na wycieczkę po Rzymie. Dzisiaj chcemy dojechać do pewnego pałacu i jeszcze do pewnego muzeum. Także do zapowiada się... Do Pałacu Świętego Anioła. Tak, Pałac Świętego Anioła i Muzeum Leonarda da Vinci. Tylko miniaturowego muzeum, bo to prawdziwe było we Florencji. Tam przeoczyliśmy, nie poszliśmy. Ale może jeszcze kiedyś pójdziemy. Na razie jemy jabłuszka i kanapeczki, mamy piknik. Jest cudownie pod takim drzewkiem. Także zaczynamy dzień. Doszliśmy do tego stawiku tutaj w parku i jest cennik za różne obiekty. Można sobie rowerkiem pojeździć za 5 euro za osobę i jakieś inne jeszcze, łódeczka 25. Tutaj jest taki łabędź, ale dziewczynki nie chcą na łabędzia za 7 euro, więc przepłyniemy się. 30 minut kosztuje taka wycieczka za 5 euro za osobę, więc wchodzimy. Kasia kupiła jednak łabędzia, także popłyniemy łabędziem. Dziewczynki chciały ten rowerek, ponieważ tam burta miała być, ale tak samo jest w łabędziu, więc wolimy łabędzia. Pół godzinki, do 14:05 możemy płynąć. Chyba tutaj jest łatwiej wsiąść. Do którego wolicie? Nie wiem. A, chodźcie do tego. Czekajcie, bo tutaj nie ma kapoków, nie ma niczego, więc ja pierwszy. O, jak to się rusza. Tak, tędy się steruje. Poczekajcie. Czekaj, Nelsia. No, my... No właśnie, kapoków nie ma, ale trudno. Najwyżej tutaj będziemy pływać blisko. Ja będę się trzymać. Siadaj, Ania, tutaj. Z tej strony. Ej, tutaj są siedzenia. No, siadaj tu. Nadinka. Ty siadaj tutaj. Trzymaj na środku. Odpływamy, proszę państwa. Szymek siedzi na środku. No i mamy takie łabędzia. Jest przepięknie. Płyniemy tam po mostem. Płyniemy tutaj. Jak tam dziewczynki? Fajnie? Może po żółwia przepłyniemy. Tak, tutaj są żółwie, bo z mostu widzieliśmy i duże karpie. A dostaliśmy dwa kapoki. Na razie nie ubieramy. Jak będzie się coś działo, to będziemy działać. Ale fajnie. Powiem wam, że super. Tutaj mamy taki ster. Szymuś steruje. Pokaż, weź kolano, pokaż jak to wygląda. Jest takie coś. No i teraz my pedałujemy z Kasią. Musimy dopłynąć pod most. Trzeba uważać, bo są kajakarze, żeby się nie zderzyć. Kajaki też można wypożyczyć. Wrzucę wam link do tego miejsca w opis. Jest zaraz przy stacji Eurfermi w Rzymie. Dobra, daliśmy mój bagaż tutaj. Mam nadzieję, że nie wpadnie do wody. Ania steruje teraz. Pani Ania? Tak. Uważaj, bo tu jest boja, żebyśmy nie walnęli w boję. Jesteśmy prawie pod mostem. Skręć trochę w lewo, w prawo. Ale frajda, naprawdę. Tam są wodospady, płyniemy. Boja, ojej! Boje walnęliśmy. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Skręcamy, tam są wodospady, musimy pod nie podpłynąć. Teraz Nadia steruje. Jak tam Nadia? Fajnie być kapitanem? Trochę. Trochę fajnie. Ale ta szyja nam przeszkadza, nic nie widać podczas kierowania, nie Nadia? Musisz się... Ale jest fajnie, powiem wam, że fajny ten łabędź. W ogóle tak lekko się pedałuje i w ogóle płynie do przodu, bo kiedyś z Kasią wypożyczyliśmy, to mieliśmy taki rowerek, że w ogóle nie chciał płynąć. A ten płynie. Ania zarzuca na rekiny wędkę. A dobra. I jesteśmy pod wodospadem. Tam są żółwie. Ale fajnie. Kasia zrobi zdjęcie. A tu są te wodospady. No Kasia, zrób takie ujęcie fajne z bliżej. Cofniemy się. Dobra, do tyłu pedałujemy. Idziemy do żółwi. Teraz do przodu. O, chowają się. Ojej, do wody uciekają. Ale tam są żółwie ogólnie. I kolejny wodospad. Tam nawet fontanny są takie piękne. Z kaczką u góry. Super jest. Polecamy to miejsce.
Dobra, już 15 minut minęło, musimy wracać, ale mijamy też mewy. Towarzyszą nam w wędrówce. Tam mamy żółwia na tej drabince. W sumie to jest zatopiony rowerek. Ładny. Tutaj. Ach, uciekł. Uciekł. Tam jest, ale trochę go nagrałem. Dobra, jesteśmy z powrotem. Nie jest łatwo tutaj zaparkować, ale pan na szczęście tyczką nas wyciągnął. No. Teraz możemy wychodzić. Super. Jesteśmy na lądzie. Zostawiamy. Pięknie. Było naprawdę fajnie. Teraz przyszliśmy jeszcze od góry, te, ale wielkie karpie, widzicie? O tych mówiłem. A tutaj są te żółwie, co tutaj płynęliśmy łódką i tak nie udało mi się ich nagrać, ale teraz od góry widzicie. Idziemy zobaczyć jeszcze te fontanny. Tutaj jest taki rząd fontan. Tutaj jest wodospad. Też jest jakieś bajorko. Ładnie jest. I tutaj z widokiem na miasto. Pojedziemy teraz metrem do centrum Rzymu, ale jeszcze wam z góry pokażę ten stawik, ten park. Naprawdę ładne miejsce. Ryby, żółwie, łódki, można na kajakach popływać. Super. A teraz, tak jak mówiłem, jedziemy metrem do Rzymu. Tu jest nasze metro Eufermi, ale znaleźliśmy kran z wodą, umyjemy sobie rączki. Ania znowu odkryła, że tutaj też jest dziurka, można się napić. Ale wiecie co, metro nam odjechało, ale chyba za 3 minuty następne. Jesteśmy już w Rzymie, w centrum, ale przechodzimy przez mostek, żeby dojść do tego pałacu. I to jest właśnie rzeka Tyber, która przepływa przez Rzym. Musimy teraz skręcić w lewo, ale mamy taki pomysł, żeby zejść sobie tutaj schodkami i iść po prostu wybrzeżem rzeki Tyber. Także schodzimy. Myślę, że będzie fajnie. Tym mostem sobie szliśmy, a teraz schodzimy pod most. Fajnie tutaj jest. No uwaga, tutaj psy wyprowadzają. Albo ludzie się wyprowadzają. Nie jest za czysto. Zobaczcie, po tej rzece można popłynąć sobie taką łódką czy czymś, promem takim małym. Ale my na razie nie będziemy płynąć. Idziemy po prostu wzdłuż rzeki aż do pałacu. Pomału dochodzimy, ale pokażę wam, tu jest taki most z aniołami u góry. I to jest jakiś tutaj bardzo popularny most, także właśnie go widzimy. A teraz musimy wejść po tych schodach do góry i tam gdzieś ten pałac znaleźć. Jesteśmy, proszę państwa, tak to wygląda od zewnątrz. Tutaj jest kolejka za biletami. Tam widać Watykan, plac świętego Piotra, tam jest właśnie, widać kopułę bazyliki. No i co, musimy kupić bilet. Tutaj widzicie, jak to się nazywa, Castle San Angelo, czyli świętego anioła. Ale jest bardzo duża kolejka i nie wiem, gdzie bilety trzeba kupić. Powiem wam, że bilety do tego miejsca kupuje się przez internet. Tutaj jest 24 najwcześniej, a my dzisiaj mamy 23, czyli na jutro byśmy mogli kupić bilet. Niestety chyba dzisiaj nie wejdziemy. Trochę żeśmy się zgapili. Cena to widzicie 18 euro za dorosłego, 3,50 za dziecko. Ale pan od tego straganu powiedział, że można kupić bilety w środku, więc Kasia stanęła w kolejce, no i próbujemy. Stoimy w kolejce, Kasia właśnie nam tutaj zajęła miejsce, ale pytała pani i mówi, że można kupić bilety od ręki, tak? Tak, tak. Także wejdziemy i zobaczymy. Przez internet można też kupić, a tam jest kolejka z rezerwacją. Czyli jak kupicie przez internet, to bez kolejki możecie tamtędy wejść. Nadal czekamy, ale Ania poszła sobie kupić gwizdek za 1 euro i uczy się gwizdać. To jest gwizdek z Koloseum. Tato, on tego nie gwizdze. Gwizdże, zobacz. Tatuś, tata. Gwizdże. Tatuś. Co, musisz? Nie, dochodzimy. Dobrze, weszliśmy i teraz na lewo kupuje się bilety w takim budynku. Tam jest właśnie wejście. My tutaj musimy wejść. Dobrze, kupiliśmy bilety, teraz trzeba je tutaj odbić. Okazuje się, że dzieci za darmo, a dorośli po 12 euro, czyli ceny inne niż w internecie. Odwrotnie, Ania, myślisz kodem kreskowym. Tak? Ale to Ania przechodzi. To Szymek przechodzi. Dobrze, od razu po wejściu są łazienki, więc można skorzystać. Dobrze, no to zwiedzamy. Tak wygląda to z góry, znaczy od dołu. Strasznie tutaj wieje, są przeciągi, trzeba się mocno ciepło ubrać. A to co to? A nie wiem, jakieś drzwi. A to co to? A nie wiem, jakieś drzwi. A tamto co to? A nie wiem, jakieś drzwi. Tutaj pozdrawiamy panią z Polski. Właśnie nam powiedziała, że można taką aplikację zainstalować i sobie po polsku to wszystko
tutaj pooglądać te filmy. Okazuje się, że tutaj było kiedyś więzienie i papież Grzegorz w VI wieku przekształcił to właśnie na inny obiekt, ponieważ zobaczył na dachu tego budynku Michała Archanioła. No i tyle. Idziemy. Weszliśmy teraz w takie tutaj katakumby. Można pooglądać różne dzieła. Trochę ciemno. Więc obeszliśmy cały zamek dookoła i teraz się wchodzi tutaj do środka, bo jak wiecie, tutaj się wchodzi, o, dookoła się obchodzi, no i teraz trzeba iść tutaj. Powiem wam, że wchodzi się taką spiralą na szczyt tego zamku, no i jeszcze nie doszliśmy. Zobaczymy, czy długo się idzie. Doszliśmy do końca tej drogi i jest takie zwężenie. I teraz przejdziemy przez drzwi. Patrzcie, jaka dziura, ojej. Dobra, idziemy. Dobra, no wyszliśmy tutaj na takie schodki, no i teraz idziemy jeszcze wyżej. I doszliśmy do pierwszego więzienia, nie wiem czy pierwszego, ale więzienia. Takie dwie ławeczki są, no całkiem spore, ale zobaczmy, tutaj jest drugie więzienie. Tutaj ktoś też siedział w więzieniu, tu już bym nie chciał siedzieć. Nie wiem, no wrzucali ich tam jakoś. Tutaj kolejne drzwi do więzienia, także no jesteśmy teraz w więzieniu. Czyli tak jak wam mówiłem, ten pałac był więzieniem, ale potem go przerobili na coś innego. I wyszliśmy, schody się skończyły. Jesteśmy teraz chyba na górze, chociaż jeszcze nie do końca. To jest muzeum z wystawą, możemy wejść. I zobaczmy, jak to wygląda na makiecie. Tutaj jest ta rzeka Tyber, tutaj jest ten most, co zrobiłem wam tam ujęcie. I na samym szczycie jest właśnie posąg anioła. Byliśmy teraz tam, a po drugiej stronie też jest jakaś wystawa, ale tutaj mamy chyba bardziej obrazy. Przechodzimy do kolejnej komnaty i tam panowie mają koncert, więc posłuchajcie chwilkę. Żeby nie tarasować przejścia, trzeba iść tą stronę i przechodzić tam obok nich od drugiej strony. I tutaj są ci panowie, ale już przestali śpiewać. Więc musimy teraz wracać tędy. Weszliśmy jeszcze wyżej. Patrzcie, to jest piękny widok, ale wieje. Jest piękny widok na rzekę Tyber i tam na Watykan. Szymek znalazł jakieś pieniądze. Co to jest? Serbskie pieniądze znalazł. Super, gratulacje. Kolejny widok z innej strony, tam Watykan, tutaj ładne drzewa. I proszę Państwa, chyba ostatnie schody, żeby wejść na górę do pomnika. Wchodzimy, co my tutaj mamy? Ej, jakiś koncert będzie na pianinie. To jest fortepian, proszę Państwa. Ale na razie nikt nie gra. Dobrze, rodzinka chce posłuchać tego koncertu, więc siadamy. Idę do Nadii, w pierwszym rzędzie. Ale popatrzcie do góry, jak pięknie. Świetny, dla samego koncertu warto tutaj przyjść. No i jesteśmy na samej górze. O, jak ładnie. I tu będzie piękny widok. Tam wyszliśmy i tutaj już widać ten pomnik anioła, który chowa miecz. I ta właśnie postać tego anioła przyśniła się, czy to może ukazała się papieżowi Grzegorzowi. Któremuś tam, nie pamiętam dokładnie, ale to jest taka symbolika. A tam jest właśnie Watykan, pewnie stamtąd widział tego anioła. Ania już ma dosyć, w ogóle dzieci mają już dosyć tego zwiedzania dzisiaj, więc będziemy już chyba jechać z powrotem na kemping. Bardzo tutaj wieje, ale jeszcze wam pokażę ten widok na rzekę Tyber. Na Watykan. No i ten most.
Dobrze, słuchajcie, schodzimy. Tam jest wejście, a wyjście jest tutaj, żeby nie iść pod prąd, bo jest dosyć wąsko. I trzymaj, tutaj masz barierkę, trzymaj się barierki. No i schodzimy na dół takimi właśnie pomieszczeniami. To są jakieś szafki. I na dole był jeszcze jeden koncert. Na fortepianie gra pan. Czyli dwa koncerty są tutaj. Ania nauczyła się gwizdać. Ej, nie tak głośno w muzeum. Co? Ła, stopa. Stopa kogoś. Ania tak fajnie gwizda. Pokaż. I wyszliśmy tym wyjściem na taki fajny plac. Tu są różne właśnie takie piękne figurki, a najbardziej nam się podoba ta na krześle. Akrobacje, proszę Państwa. Pięknie. Ania, nie gwizdaj już, starczy. Tam koncerty, a tutaj tańce. Już mamy wychodzić, ale tutaj gołąbek sobie pięknie pił z fontanny. Fajne. Możemy rączki umyć. I wyszliśmy, proszę Państwa, jesteśmy już na zewnątrz, także teraz możemy zwiedzać coś innego, ale nam się trochę nie chce, więc idziemy coś zjeść najpierw. Na kocyk. Ania ma gwizdek. Super. Okazuje się, że za Pałacem Anioła jest piękny park i tutaj jest dużo przestrzeni i zieleni. Można sobie tutaj na ławce usiąść i odpocząć. Także jakbyście szukali takiego miejsca na odpoczynek, to właśnie za tym pałacem jest. Tym razem zabraliśmy kot do Rzymu i to jest bardzo dobry pomysł, żeby właśnie zabierać koce na takie dłuższe wycieczki, ponieważ zawsze możemy sobie rozłożyć go na trawce i odpocząć. Jemy sałatkę ze serem pleśniowym. Takie danie rzymskie. Jesteśmy teraz na moście, taki widoczek na ten zamek. Tutaj jest również rycerz, z którym można sobie zrobić zdjęcie, a tutaj para młoda sobie robi zdjęcia. Wracamy właśnie do domu, ale powiem Wam, że dostaliśmy taką informację, że dzieci do 10 roku życia tutaj w Rzymie nie płacą. Także my 3 razy już byliśmy z dziećmi w Rzymie. 5 razy ogólnie z Kasią, bo Kasia raz była sama, ja byłem też raz sam. Więc no płaciliśmy niestety za dzieci, ale jakbyście tutaj byli, to właśnie do 10 roku życia za dzieci nie musicie płacić. I wchodzą za darmo na metro i do autobusu. Teraz Lurentina, 3 minuty. Musimy poczekać 3 minuty na metro.